Spotkanie pomiędzy klubem hokejowym Energa Toruń a Zagłębiem Sosnowiec rozgrywane w ramach czwartej rundy rozgrywek Polskiej Hokej Ligi. Jegor Rożkow do Olszewskiego, ten przepuścił krążek do Jaworskiego. Jaworski bardzo mocno! No to teraz mieliśmy kilka ciekawych akcji ofensywnych w wykonaniu sosnowiczan. I jest prowadzenie tej drużyny. Za moment, mam nadzieję, będzie okazja obejrzeć to wszystko na powtórce, bowiem w pierwotnej fazie rozgrywania tej akcji niestety miałem zasłonięty widok, jak to się wszystko wydarzyło. Na Hunko do nadjeżdżającego Oskara Jaśkiewicza, no i ten z pierwszego krążka w kierunku dalszego słupka bramki posyła krążek i pokonuje Konrada Meldera. Jeśli faktycznie to, co przed momentem oglądaliśmy, zakwalifikowali sędziowie jako faul i dwuminutowe wykluczenie, no to gratuluję. Natomiast Zagłębie Sosnowiec nic sobie z tego nie robi. Zagłębie Sosnowiec podwyższa na 2-0. Aleksander Wasiliew wymanewrował toruńską defensywę. Strzelił z bliska, strzelił z backhandu, strzelił skutecznie i jest 2-0 dla drużyny gości. Lauri Huchdan, parzecz jasna, opuścił już boxcar. 23 sekundy, tyle wystarczyło sosnowiczanom na to, by wykorzystać liczebną przewagę, taką nienaturalną liczebną przewagę, bo to była gra 4-3, napór na bramkę rosyjskiego golkipera. Limma, Szkodienko, pod bramkę, gdzie jest krążek? Pod parkanami Andrzeja Fiłonienki. Szkodienko, Szkodienko nad bramką. Dobrze celował, dobrze to wymyślił rosyjski obrońca, który teraz musi gonić Wasiliewa. Wasiliew i poprzeczka. Kolejna kara sygnalizowana na zespół z Torunia. Zjechał już Fiłonienko, 6. Sosnowiczan potrafiło pokonać Konrada Meldera. I jest 3-0, ależ kapitalnie ten mecz układa się dla Zagłębia Sosnowiec. Mimo tych braków w składzie, mimo zawodników mało doświadczonych, kilku w zestawieniu trenera Grzegorza Klicha, to ci doświadczeni, ci, którzy świetnie od początku tego sezonu radzą sobie we wszystkich ligowych meczach drużyny sosnowieckiej. Oczywiście nie zawsze przekładało się to na zwycięstwa czy na pożądane efekty, ale dzisiaj to wszystko funkcjonuje rewelacyjnie. Kalinowski pod niebieską do obrońców. Obrońcy trafiają! Torunianie tym obrońcą, który zagrał w stronę bramki, Mateusz Zieliński. Tam któryś z graczy formacji ofensywnej zmienił tor lotu krążka. To oczywiście zaskoczyło Andrzeja Fiłonienkę, który między parkanami przepuścił krążek do siatki. A zatem Torunianie jeszcze w pierwszej odsłonie trafiają po raz pierwszy w tym spotkaniu. Tymczasem Torunianie, Korczocha, świetnie i jest obok bramki. W nowym roku kalendarzowym po raz pierwszy Torunianie na swoim lodzie przed własną publicznością, ale po 20 minutach nie dają zbyt wielu powodów do satysfakcji swoim kibicom. Przegrywają 1-3. Mikołaj Syty, Syty, fantastyczna akcja Sytego, Syty! Gdzie jest krążek? Korczocha, Huchdanpa odbija Fiłonienko. Mateusz Zieliński w roli środkowego napastnika. To było zbyt czytelne i zbyt lekkie. To on teraz stara się zatrzymać toruńskiego obrońcę. Szansa przed gospodarzami. Gdzie krążek? Krążek jest w bramce. Szukał gola Nikołaj Syty. Nie udało się na początku tej tercji, ale udało się w minucie 11 odsłony numer 2, czyli w 31 minucie jest kontaktowy gol dla zespołu klubu hokejowego Energa Toruń. Nikołaj Syty, o właśnie w ten oto sposób, pokonał Andrzeja Fiłonienkę. Absolutnie bez szans rosyjski bramkarz. Świetne dogranie od Wadima Wasionkina. A to jeszcze raz ta sytuacja. Wasiliew do Nikiforowa. Rodionow. Fiłonienko odbija. Poprawka Korczochy. I jeszcze Huchdanpa. Po 40 minutach gry goście prowadzą jednym trafieniem. 3-2. Ale podał go wprost na kij Oskara Krawczyka. Jeszcze Torunianie, gol! Wyrównujące trafienie Aleksandra Rodionowa. Szukali tej bramki bardzo długo Torunianie. Wyrównującej oczywiście. Szczególnie bombardowana była bramka Andrzeja Fiłonienki w drugiej tercji. No ale w drugiej tylko raz udało się go pokonać. W
trzeciej jest wyrównujące trafienie. Rodionow pociągnął z nadgarstka idealnie w okienko bramki. Jeszcze była chwila zawahania, jeśli chodzi o arbitrów. Jeszcze musieli upewnić się, czy faktycznie ten krążek zatrzepotał w siatce. Ten zjechał do prawego boku. Teraz szansa przed Torunianami na dobitkę. Zając! Michał Kalinowski. Huchdanpa, Lauri Huchdanpa odbija krążek Fiłonienko. Nieodpalony został w ogóle zegar kar w Toruniu. Nie wiem ile do końca wykluczenia Dubinina. Rodionow, gol! Drugie trafienie Rosjanina, najpierw niemalże w podobnej sytuacji doprowadził do remisu, a teraz daje prowadzenie toruńskiej drużynie. Aleksander Rodionow, czwarty jego gol polskiej hokej lidze w tym sezonie. Ależ to była piekielna bomba, niemal w to samo miejsce co przy golu na 3-3. No i właśnie ci nowi rozpoczynają rajd na bramkę Fiłonienki. Kalinowski broni Fiłonienko. Dopiero teraz zjechał Fiłonienko, a to 30 kilka sekund do końca meczu. Rzeszutko za bramkarza, sześciu zawodników z Sosnowca w polu. Pusta bramka, rzecz jasna. Krawczyk, Jaśkiewicz. Sikora nie opanuje krążka, ale będzie przy nim Jarosław Rzeszutko. Ostatnie sekundy, Rzeszutko broni Studziński, jeszcze zbiórka Kozłowskiego, jeszcze zamieszanie, jeszcze krążek, gdzie? W bramce! Tak jest, wyrównujące trafienie dla Zagłębia Sosnowiec, zamieszanie pod bramką i tam gąszczy nóg, kijów i ciał i najprzytomniejsi zawodnicy w czerwonych strojach. Nie wiem kto, ale za moment się na pewno dowiemy. Chyba Sikora. Chyba to był Kamil Sikora, ten, który najmocniej tam pracował kijem, najintensywniej dziubał, dłubał w okolicach parkanów Mateusza Studzińskiego, no i dopiął swego. Nikiforow, Wasiliew i Syrojeszkin, to trójka sosnowieckich zawodników, a w zespole z Torunia Szkodienko, Arrak i Kalinowski. Teraz powinien wycofać i zjechać do boksu, tak jest, nowi zawodnicy w toruńskiej ekipie, Wasionkin, Syty i Jaworski. I słupek! Gol! Słupek, odbija się krążek od pleców Fiłonienki i wpada do siatki, tak przynajmniej ja to widziałem za moment na powtórce. Zobaczymy, jak to dokładnie wyglądało. Najistotniejsze jest to, że tonie w objęciach kolegów z drużyny Nikołaj Syty, bo to on daje wygraną 5-4 klubowi hokejowemu Nerga. To on jest tym autorem zwycięskiego gola. Słupek, potem krążek odbił się od nogi Fiłonienki i dopadł go ponownie. Nikołaj Syty już wpakował do odsłoniętej sosnowieckiej bramki. Długo nie trwała dogrywka, minutę 35 sekund i Torunianie zapisują dwa ligowe punkty. Dzisiaj w Toruniu na Tortorze klub hokejowy Energa pokonał Zagłębie Sosnowiec po dogrywce 5-4.